Siemano widzowie, witam was serdecznie. Słuchajcie, ostatnio na Kidowidzach jestem strasznie poddenerwowany przez jeden fakt, który mnie po prostu osobiście uraził. A mianowicie, jak doskonale wiecie, Toast ma baner. I nie wiem, no może tego nie wiedzieliście, więc zaraz wam to zademonstruję. To jest po prostu szczyt chamstwa i buractwa. Coś takiego, że na tej wiosce chłop strzelił sobie gigantyczny baner na swoim domku, subskrybuj. No szanujmy się trochę widzowie, no co to ma być, że chłop się reklamuje, no przecież tak nie można robić. No w sensie, no skoro wyznaczył taki trend, że można, no to ja stwierdziłem, proszę bardzo, zobaczymy czy można, zobaczymy co teraz zrobisz, bo ja mam widzowie dzisiaj plan kupić baner, ale nie taki zwykły baner reklamowy, taki mały, co pewnie widzicie sobie jak idziecie do szkoły, takie wiecie, małe coś, nie, ja kupię giganta, giganta, który będzie świecił w nocy, a nie wiem, błyszczał rano, taki będzie mocny i zaraz wam go pokażę jak on będzie wyglądać, no bo widzicie, no ja wam pokażę o co tak naprawdę chodzi, no bo to jest dom, to ostatni nowy, szkurde, żeś mi skopiował zbudowanie domku, ale dobra, wy zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, wpadajcie na kidowice.pl, bardzo ważne info, za niedługo będzie nowa edycja One Blocka, więc zapraszam was serdecznie, będą zresetowane wszystkie wyspy, więc będziecie mogli wszyscy zacząć od nowa i będą wyrównane szanse, to jest też oczywiście plusik, dobra, a widzicie? Widzicie co on zrobił? To jest jego baner i wy powiecie, że tak, że... No ale przecież on nie wygląda jakoś super, jest tutaj tylko subskrybuj. Ja wam powiem, widzę tak, za każdym razem jak ja idę do kit sklepu i z niego wychodzę, no to jestem zmuszony oglądać ten jego kanał i ja już po prostu mam tego dość. Ja powiem tak, ja go zmuszę do usunięcia tego, ale w sposób inteligentny. Po prostu przewyższę go mocarstwem i strzelę 5 razy większy baner, żeby zrozumiał, że się nie zadziera w taki sposób, bo to ja baneru pierwszy widzowie reklamującego się nie postawiłem. Kto mi da za reklamowanie jego kanału teraz? No kto? No nikt, no! Znaczy oczywiście subskrybujcie jak chcecie, ale no, ale wiecie o co chodzi, nie? No po prostu takie rzeczy trzeba sobie pilnować. No ja stwierdziłem, że dzisiaj miarka się przebrała, ja idę w tym momencie do swojego biura, w swoim oczywiście domku eleganckim, który już zdążyłem naprawić po jego idiotycznym pranku, muszę to powiedzieć, za który też się oczywiście zemstrzę, no sobie tam możecie zobaczyć co on mi zrobił, ale ja to już po prostu uznałem za szczyt po prostu chamstwa, ale dobrze, wbijam do mojego biura, bo tutaj ja sobie muszę elegancko usiąść i rozpisać piękną książkę, prawda? Ja tutaj sobie przygotowałem i będziemy robić, kochani, zamówienie. I ja mówię tak, zamawiam baner reklamowy, jakiś, nie wiem, wielkość, nie wiem, 5 na 3 metry, myślę, coś takiego, bo ja przygotowałem miejsce, gdzie ten baner będzie. Ja wam to zaraz pokażę, to też będzie na moim domku, ale będzie lepiej to zrobione niż u Toasta, bo on to ma jakieś graffiti na ścianie, a u nas to będzie pięknie trzymane. A więc tak, reklamowy, 5 na 3 metry, genialnie mi się to podoba, ma zawierać kanał Dave Games, ok, Dave Games, niech se wklepią, niech to wydrukują ładnie, żeby to było oczywiście widać. I w dodatku ma do tego mieć strzałkę pokazującą na ten kanał, a pod nią ma być subskrypcja, likę i dzwoneczek. O, on miał takie rzeczy? No nie! I ma być napis coś w stylu... i tutaj napiszmy to może tutaj niżej, Dave Games to najlepszy kanał, coś w tym stylu, mogą sobie to tam podmienić, że nie wiem jak to tam będzie postawić w wydruku, płacę, kurde, bo ja teraz nie wiem jak im zapłacić, no bo nawet nie wiem ile to będzie kosztować, dobra, płacę na 100%, dobra, niech mają, niech wiedzą, że ich nie oszukam, okej? I pewnie spytacie, no ale komu ty tą książkę wyślesz, ty kurde głupia żabo, a ja wam powiem tak, widzowie, wy się teraz dziwicie, jakie ja nabrałem kontakty tutaj w życiu międzyludzkim, bo wy to pewnie sobie myślicie teraz, że co zrobi? Da to jakiemuś osadnikowi? Nie! Ja idę teraz elegancko na pocztę, na miejsce, które ostatnio nie było za bardzo odwiedzane na Kidowicach, nie było użytkowe, a proszę bardzo, wbijam na pocztę Kidowice. Tutaj oczywiście, widzowie, muszę przypomnieć wam komunikacik, jakie ta poczta tutaj mówi. Wiecie, co macie zrobić oczywiście. Data bardzo stara, więc mam nadzieję, że już to zrobiliście oczywiście. Wejdźmy na pocztę, prawda? Naprawdę, no ta poczta mi się mega podoba, ale to swoją drogą. Dzień dobry, witam, chciałbym wysłać list, mam tutaj list, no i proszę państwa, i załatwiłem sobie coś genialnego, a mianowicie szwalnia banerów. I ja tutaj im to wysyłam, jest zamówienie, pyk, wysłane, książki nie ma, no i tak naprawdę w tym momencie chyba tylko, no jest idealnie noc, więc ja po prostu, no czekam, bo to też wiadomo, z 2-3 dni pewnie będzie szło. Widzowie, dzisiaj jest perfekcyjny dzień, a mianowicie jesteśmy dosłownie, no 2 minecraftowe dni później,
No i ja w tym momencie, kochani, muszę wam coś zademonstrować. Coś, co już zostało zamontowane przez eleganckich techników na moim domku i prezentuje się wręcz okazale, wręcz cudownie, wręcz perfekcyjnie. Żałuję tylko jedynie, że w tamtym momencie nie dograłem wam tego, że po prostu nie pokazałem wam, na czym ten baner będzie stał. Mianowicie, jak już tutaj widzicie, no on się tutaj zaczyna, prawda? On się tutaj zaczyna i jest tutaj trzymany na takim bloku. To są tak jakby moje ręce, które są tak jakby, ja wam to pokażę w taki sposób, wyciągnięte i trzymają ten baner, okej? No ja wam go muszę zaprezentować, ponieważ ja chcę tylko przypomnieć skalę, okej? Chcę tylko przypomnieć skalę. Na szybko podlecę do tosta, mam elytrę. Proszę bardzo, tutaj go tak, od boku zobaczymy, proszę państwa. Taki mały zgret, prawda? O, proszę zobaczyć, żeby nie zobaczył, bo tam jest w domku. Takie małe coś, prawda? No, taki mały baner, hop, myśli, że jest fajny. A ja mam coś... sobie pokażę, dobra, bo ja sobie wlecę tutaj na dom mojego brata. No i proszę państwa, to się nazywa baner. To jest, proszę państwa, baner na pełnej okazałości, na pełnym sprincie. Proszę państwa, subskrybuj Dave Games, najlepszy kanał, jest moja profilówka. Subskrybuj, like, dzwonek jest. Elegancko wtapia się w domek. No już po prostu nie mogę się doczekać miny tosta, kiedy zobaczy ten baner i będzie zazdrościć go, bo to po prostu jest, no co wygląd to jest? O, gdzie jest? Co to jest? Co? Gdzie? Co się dzieje? Ściągaczu! Ściągaczu? Złodzieju! Co złodzieju, kurde? Co? Och, och! Ty złodzieju perfidny! Co złodzieju? Jest co, baner, co? Co postawił za obrazek, co? A co, sąsiedzie? Zazdrościsz, co? Że tutaj teraz będziesz z balkona? Z wielkością troszeczkę? A co poniosło? No jest, nie, musi być duży! To panu tak nakłamał na tym banerze. Jak to, nakłamał? To napisał Dave Games, najlepszy kanał. No to jest chyba najlepszy kanał. Kanał, kurde, chyba kanał kanalizacyjny. Tak, kanał. Chyba mówisz o swoim. Panie, to jest najlepszy kanał w okolicy, a na pewno w Polsce. No, chyba nie. Chyba ja tylko na tej ulicy zabij. Tak. I co? Jak oceniasz? Bo to jest płótno strugane przez prawdziwego Czepetto. Panie, sam jesteś płótno. No, to teraz to przyznaj, że zazdrościsz wielkości. Ja ci tu zaraz policzę. Tu jest raz. Byle jaki. On ma kolor w tle. Ty to w swoim, to nawet na kolor ci nie brakło, że jak graffiti ci walnęli na ścianie. No tak, bo tu to jest płótno. A ty jakiś chyba kutno. Tak, kutno, to jest piękny obraz. To jest, panie, takie coś, jakby to sprzedali 5 lat temu, to by to za milion poszło. Dolarsów. Za ile jeszcze? Jest jakby dolarsowo. Nie, no, panie, ale panu to skrzanili. skrzanili. To wygląda perfekcyjnie, co pan gadasz? W ogóle ja to panu powiem tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 razy 2, 18. To jest na 20 bloków szerokości, panie. A twoje biedne to na ile tu? O, no! Ale panie, ja zrobiłem skromny baner. 5, 6, 7, 8. 8 tylko! O, op, ja mam 2,5 razy większy prawie. Jak nikt nie chodzi? Pa, idziesz do policji? No to elegancko tym krokiem, no to... tutaj elegancko. Co, jasne! Jest. Ja do policji idę tędy. No, dobra, a jak będziesz wracać pan z policji, to gdzie pan będziesz zerkać? To tędy będę iść. Tak, tędy, no. Będzie reklama byle darmowa. Byle jak najdalej. A ja jeszcze zaraz tego, tu zarządzę w budownikach, żeby kit sklep przenieśli na tamtą stronę i będziesz pan zasuwać do kit sklepu, oglądając piękny baner. Pa, jak on się mieni, pa, jak jest jasno, a jak się świeci pięknie. Podświetlone od domu. Nie. To są eleganckie lampy. Ja myślę, że ja nie będę w ogóle na niego patrzył. Jak on wygląda? Ja będę tak chodził. Jakie to jest duże. Nie no, to jest cudowne, panie, no. Poniosło cię. Pan w tych okularach, to pewnie pan to w 4K tam widzisz, co? Zero to jest utraty pikseli. Właśnie, w tych okularach tak się składa, że w ogóle go nie widzę. Tak se wmawiaj, to pewnie chciałbyś go w ogóle nie widzieć, ale nie ma Czekaj. Tak łatwo. Dalej go nie widzę. Tak. Dobra, jest piękny. A poza tym, co najważniejsze, to jest na pięknym tle, więc widać go o każdej pory dnia i nocy. A twój to się pan zlewa w nocy i go w ogóle nie widać. I o to w tym wszystkim chodzi. Jest subtelny, elegancki, a nie taki perfidny. Tak, subtelny! Jakbyś pan chciał subtelny, to byś pan go strzelił na tej stronie tutaj. O, proszę zobaczyć. Tu z tej strony i by go nikt na siłę widzieć nie musiał. Tu nie było miejsca. To go trzeba było strzelić elegancko na rynek i na kit sklep, jeszcze na mój burmistrzowski ten, nie? Żeby mnie zawsze jak wracał do domku, to kurde widział.
żeby pan chciał no zdenerwować. Dobrze, ma się prezentować, ma wyglądać. A, ma wyglądać. No to tamten też ma wyglądać, teraz elegancko widnieje, jest pięknie pokazane i widzowie go na pewno docenią. No, pan panie, zobaczysz. Panie. Ja nie będę na niego patrzył, żegnam. Żegnam, nie będę na niego patrzeć. Proszę, żegnam, proszę. Do niezobaczenia. Ja panu obiecuję, jeszcze pan go będziesz demontował. Tak, zobaczymy, do niezobaczenia. Dobra, widzowie, ja wam powiem szczerze, że ten banner jest tak ogromny, mi się tak podoba. Powiem wam tak, wylądujemy sobie tutaj. Nie! Coś się z nim stało! A, bo za daleko stoję, dobra, bo już na taką odległość nie można być, już Minecraft nie wyrabia z tymi banerami. Ale zobaczcie, no wygląda po prostu cudownie, no mi się bardzo podoba. No i przede wszystkim jest większy od sąsiada, a to w życiu jest najważniejsze.